Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie. Znajdujemy się na terenie bazy wojskowej Wojska Amerykańskiego, czyli u Arona w pracy. Dzisiaj jest taki family day, tak więc żołnierze amerykańscy z rodzinami tutaj mają różne atrakcje, które Aron zorganizował. I jeżeli macie ochotę spędzić z nami ten dzień, to zapraszamy! Tutaj atrakcje dla dzieci. Ale jest też jedzenie. Prezes tam z telefonem chodzi w jasnej koszulce. To jest o. Zestresowany, żeby wszystko zagrało tak, jak powinno być. Dobrze, dobrze. Idziemy do środka. Ci się dobrali tej. Normalnie para nie daj się. Yes, two places. All right.
ticket 477-139. Did you get that one? Yeah, I heard that one. Sorry. Niech ktoś wybierze za mnie losa, to może coś wygram. Bo jak ja wybiorę, to nigdy nic nie wygram. A ten jak się tam bawi, to jest robota. Uszatek. Prezes przemawia. Zrobimy zbliżenie na niego. Idź, idź, idź. O. Full set of brushes for makeup. Jakieś. Teraz są ten zestaw pędzli do makijażu. Do wygrania. Przydałyby mi się takie pędzle. Oni tam losy wybierają, a ja się darmówkami bawię. Bo i tak nic nie wygram. Idziemy na dwór teraz, nad Muchańce. W końcu tata do nas dołączył. Idziemy teraz nad Muchańce, żeby Sofisia się troszeczkę pobawiła też. Już go wołają. A może mama sobie zjedzie? Teraz idziemy zobaczyć największy pojazd tutaj w bazie. Taki gigant. It's best, the best vehicle to drive by far. The most comfortable. The most comfortable, yeah. Peekaboo! Dobra, my idziemy do środka, bo jakiś special guest jest tutaj, więc idziemy zobaczyć, co to za wyjątkowy gość przyjechał tutaj, tak? Idziemy zobaczyć. Chodźcie z nami. A co będziecie tam siedzieć sami? Chodźcie, dołączcie się, też zobaczycie. Nie, Sofisiu? Przyszliśmy do środka, dlatego że jakiś special guest jest tutaj. Jakiś wyjątkowy gość. Zobaczymy, co to za osoba, tak? Jaka muzyczka jest tutaj, co? A
tym wyjątkowym gościem jest Miss California. Idziemy zobaczyć, jaka piękna jest. Idziemy zobaczyć Miss California. Zobaczcie, kto jest tutaj ze mną. Hello, Colin from California. Impreza dobiegła końca. Ja jestem z Sofią u Arona w biurze, a oni tam wszyscy sprzątają i wynoszą stoły z sali, ale pokażę Wam coś. Kwiaty zostały. A że nie wygrałam nic, to biorę do domu te, które zostały. To zostało ich więcej, ale wybrałam sobie te dwa i biorę te dwa. Czyli jednak coś wygrałam. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tak źle wyglądam, dopóki nie stanęłam koło mis. I powiem Wam, że wychodzi to niespanie po nocach. Ja czuję się opuchnięta, plecy mnie bolą i my w ogóle dzisiaj mieliśmy pobudkę o czwartej. Ja w nocy praktycznie w ogóle nie spałam. I teraz wychodzą te, wiecie, nieprzespane noce. My ledwo żyjemy, nie? Nie dość, że Sofia daje popalić, to jeszcze dzisiaj cały dzień praktycznie w biegu od wczesnego poranka. Tak więc nie mam siły. Dlatego też miałam ostatnie opóźnienie z filmami, bo po prostu nie mam siły, jestem tak zmęczona. Bo nie śpię w nocy i jestem opuchnięta w ogóle dzisiaj. Jeszcze tutaj mi pryszcz wyskoczył. Akurat dzisiaj. Ja chciałam sobie zrobić zdjęcie z mis. To mi pryszcz musiał na środku czoła wyskoczyć. No ale cóż, natury nie oszukasz, nie? W ogóle nie chcę już mi się gadać ani nic. Jeszcze tylko powiem, że wczoraj szykowałam słodkie, wiecie, jakiś tam sernik chciałam zrobić, ciasto czekoladowe z bananami, ale powiem Wam, że prąd nam wyłączyli. Ja się zabierałam za robienie sernika, już sobie uszykowałam wszystkie składniki i wywaliło nam prąd na całej ulicy, bo gdzieś coś tam robią i nagle wyłączyli prąd. Aaron dzwonił i się okazało, że dopiero dzisiaj o 6 mieli włączyć. I wyobraźcie sobie, że my wczoraj i Sofię kąpaliśmy przy świeczce i my się kąpaliśmy też. W ogóle wszędzie, wiecie, ciemno. Ja to, co uszykowałam, to pochowałam jeszcze i tak dobrze, że do piekarnika nie włożyłam, bo byłoby wszystko do wyrzucenia. A tak, no to tylko pochowałam do szafki i zrobię jakoś teraz na dniach, żeby to wykorzystać. No ale nie zrobiłam praktycznie na dzisiaj nic. A miałam chęci i byłam na zakupach, żeby upiec. No i tak bywa. Teraz jedziemy jeszcze może do Starbucksa po kawę i jedziemy do domu. Poczilować trochę. Jestem głodna, jestem zmęczona, nie mam w ogóle siły na nic. Ale cóż, dzień był bardzo fajny, udany. Sofia sobie śpi. I co? Będziemy kończyć, bo w sumie nie mam epy już, żeby nagrywać.
do następnego i pa! A, i nie piszcie mi, że wyglądam źle, że wyglądam jak pupa dzisiaj albo coś, bo ja to wiem, ja to widzę.